20 minut do godziny 5, a my wracamy do nasi gości numer 1 z ISEM. Z nami są Piotr Kwidziński i Oliver Zyper, czyli Red Horizon Studio. Witamy. Witamy. Witam. Kolejni uczestnicy tego wielkiego przedsięwzięcia, którym jest film Wieści. Piotr, zajmowałeś się tutaj montażem. Na początku może taka informacja dla osób, które zupełnie są laikami w tej kwestii. Jest to niecałe 10 minut filmu, efekt końcowy, więc ile trwa montaż czegoś takiego? No to zależy, to jakby to film właśnie posiada dużo efektów specjalnych, też jakieś dodane dźwięki. Można też sobie polecieć i zmontować sam obraz. To mniej ten trwa, ale no ja tam dużo przy tym siedzę, to jakieś 2 dni mi zeszło. Mhm. Ale 2 dni mam na myśli 48 godzin, tak całe. Czyli takie wyrwane z życiorysu. Tak. Jeżeli chodzi o sam film, trzeba tutaj powiedzieć, mówiliśmy już, że to jest, można powiedzieć, kaszubski horror Wieści. Wzięliście na warsztat właśnie kaszubskie wierzenia związane z życiem po śmierci. Natomiast jak krótko można streścić, czy jak zrobić taki słowny trailer do tego filmu? Słowny trailer? No to jakby, nie wiem, no fabuła polega na tym, że zmarł dziadek jednemu chłopakowi, który, albo wujek, już nawet nie pamiętam teraz sam, który okazał się urodzony w czepku, to tutaj właśnie znaczy, że wtedy, że jest możliwość, że urodzi się potem po śmierci jako wieści. No i zaczyna zabijać jakby resztę swojej rodziny najbliższą. Tak przynajmniej jest według legendy, że zabiera się najpierw za najbliższą rodzinę. No i jego przyjaciel, który na początku tłumaczy chłopakowi, że to może być wieści, ale ten chłopak nie wierzy w takie rzeczy. Potem ten przyjaciel bierze sprawy we własne ręce i postanawia tą sprawę rozwiązać na swój sposób. Mm-hmm. I co się później dzieje, to już zasłonimy tutaj milczeniem, bo wszystko można zobaczyć na YouTubie. Red Horizon Studio ma tam, pokazuje swoją produkcję. No właśnie, i porozmawiamy może też o innych produkcjach. Już kilka lat funkcjonujecie, więc czym jeszcze możecie się pochwalić? Mamy na podstawie film na podstawie Wiedźmina. Taki krótki. Jeden z pierwszych, ten 3 lata temu robiliśmy na podstawie Metro 2033. I też jakieś swoje produkcje takie krótkie. Jakaś akcja, coś tego typu. I z wszystkim w internecie możemy się zapoznać. Dokładnie. I jakie plany? Czy jeszcze, no już tutaj liznęliście troszeczkę kaszubskiej tematyki, już powiedzieliśmy, że w bardzo fajny sposób, bo nie sielankowy. Czy jeszcze kaszubszczyzna jest do wyeksploatowania przez was? Coś jeszcze chcielibyście zrobić? Jeśli będzie taka okazja, jeśli pomysł nam się spodoba i będziemy chcieli się za to zabrać, no to czemu nie? Teraz w najbliższym czasie mamy plan powrócić do uniwersum Metra Głuchowskiego i tutaj chcemy się naprawdę rozwinąć. Czyli już taka tematyka postapokaliptyczna. Tak, tak, tutaj naprawdę chcemy już, no, można powiedzieć, że polecieć grubo, już chcemy mieć sprzęt w pełni ogarnięty ze światłami, chcemy zbudować scenografię, jeśli oczywiście nam na to możliwości pozwolą. Bo doszło nam dużo sprzętu nowego. Mamy tak. Więcej kamer też. Mhm. Więc w większości czasu mieliśmy tylko jedną, a teraz mamy już 3, więc to już robi więcej. No wiadomo, można tutaj rozwinąć skrzydła. No i też jeżeli chodzi o czas, tutaj Wieści to jest film krótkometrażowy. Czy myśleliście o jakiejś takiej pełnej czasowo produkcji? To jest ciężkie do zrobienia, ale myśleliśmy. Tak, chcemy to zrobić, to na pewno kiedyś powstanie, ale to tutaj potrzeba budżetu, to już nie można tak sobie tam. No i zieci my naszym głescom, żeby udało się to wszystko zrealizować, żeby ty się kasiepści tyme gdzieś so przewijał w utwórstwie Red Horizon Studio, tak jak we filmie Wieści. Ja ci przebociwą możemy obezrzeć na YouTubie, a powrózg do niego je na naszym radiowym fanpage'u. Pisz ta, co o tym filmie myśli ta na naszym Facebooku, a tymczasem je przebociwą w siedzcech ternybych cel. Twoje, że zjadzić filmy je przed nama konkurs kasiepści, konkurs amatorskich filmów na Facebooku sygnie wpisać kaszubski konkurs filmów amatorskich i zapoznać nas co z regulamina i prosto wząc kamera i wząc co do robłety. A godu me z przedstawca ma Red Horizon Studio, Piotr Kwidziński i Oliver Zyper. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.